Proszę Państwa, jest to najlepsze z możliwych znieczuleń. Jest to specjalne znieczulenie miejscowe, czyli podawanie wokół operowanych czy też zaopatrywanych zmian żylakowatych pewnego płynu, który powoduje obkurczenie naczyń i wskutek tego z bardzo niewielkich, małych otworków możemy je wydobyć. Natomiast żeby pacjent w sposób przykry nie odczuwał, że jest kłuty, żeby nie odczuwał tego w sposób bolesny, ma podawane leki dożylne poprzez lekarza anestezjologa. Czyli jest wykonywana tak zwana sedacja, czyli uspokojenie pacjenta, takie, które powoduje, że pacjent w sposób właśnie przykry nie odczuwa tego, co robi chirurg i flebolog. Jest to najlepsza w naszym przekonaniu metoda znieczulenia i taka jest rekomendowana na całym świecie. My tutaj nie tworzymy własnych metod, tylko raczej odwzorowujemy to, co jest wykorzystywane w najlepszych ośrodkach flebologicznych na całym świecie.